też będzie fajne, czy nie fajna oglądalność, to zawsze tam może nagrać troszeczkę. Jak są coś innego powiem, że to się rozejdzie w internecie. Mówią, że poznasz człowieka po jego czynach, po tym, co osiągnął, czego dokonał. Od dawna zastanawiałem się, kiedy jest czas na realizację postanowień, marzeń czy głupich pomysłów i już wiem. Zawsze, teraz, nigdy nie będziesz młodszy niż dziś. Za 50 lat chcę mieć co opowiadać swoim wnukom. Jestem Brian, stworzyłem listę 100 rzeczy, które chcę zrealizować w ciągu życia i otwierając ten kanał właśnie zrobiłem pierwszą z nich. Bo jest tyle rzeczy, które chciałbym zrobić co najmniej raz w życiu. Jedziemy do tunelu aerodynamicznego, czyli odcinek latać, nie wiem który numer. Pewnie ten. Taki numer. Ten, czyli 10. Dostaliśmy na święta, dziękujemy naszym rodzicom za to. Żeby podbić oglądalność, po prostu Dawid postanowił, żebym też wystąpił. A jest. W jego odcinku specjalnie byłem się u fryzjera nawet, z okazji po prostu tutaj nagrywania na planie dzisiaj. Także... Promujemy swoich, rodzina na swoim, PSR. Nie wiemy ile to kosztuje, więc wam nie powiem, ponieważ to jest prezent. A niekulturalnie byłoby sprawdzać. Dzień dobry. Pani wchodzi do nami, czy nie? Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sens i setno. Tak. Cicho ciemny, numer 13. Gdybym miał takie zatyczki wcześniej, to może moja była by nie była moją byłą. Tylko obawiam, że pierwszy raz w historii będzie awaria prądu, akurat jak ja będę skakał. I się powietrze wyłączy. I je but. Nie wiadomo, o co chodzi. A przekaz powinien być prosty jak aparycja przeciętnego chama ze Śląska. Ta komunikacja jest taka średnia. Nie kumałem o co chodzi. Nie, a tak to i może coś. Nie kumałem o co chodzi z komunikacją. Chodziło, że Piotra za bardzo odpylałeś. A za bardzo? Gdyby cię nie przytrzymał, to byś poleciał, tak? Wracamy no! No taka zajawka, powiem szczerze. No fajnie to przeżyć, ale nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. Nieprawda, były super emocje, adrenalina, naprawdę. Tak wiało w tym tunelu, że kuźwa muszę po krem jechać do sklepu do Rossmana, bo po prostu tak mi wysuszyło, czułeś jak kabanus po prostu. No Kamil mówi, że
ciekawie jednak na spadochronie i to dużo. Nie, no zdecydowanie. Najpierw się powinno skakać w tunelu, później na spadochronie, no. To coś w stylu jak oglądać porno i grać w tym porno. Dobry przykład? No, można tak powiedzieć. Cześć, chciałam wam przedstawić Adama. To nowy podopieczny naszej fundacji. Marzy o tym, aby pojechać na koncert zespołu Metallica do Krakowa. Mam nadzieję, że wkrótce uda mu się spełnić to marzenie.